też wszystkim. Dziś pokażę Wam, jak w łatwy sposób pozbyć się trawy. Właśnie ściętą, świeżo ściętą trawą. Ona będzie fajnie nam odtwarzać teren, ponieważ trawa, kiedy się rozkłada, kiedy jest jej grubsza warstwa, to się filtruje, w związku z czym nie przepuszcza rośliny, które są pod nią, do promieni słonecznych i tym samym je niweluje. Poza tym rozkładająca się trawa wytwarza dosyć dużą temperaturę, w związku z czym właśnie wypala wszystkie rośliny, które są pod nią. Dlatego, jeżeli będziemy ściółkować, musimy bardzo uważać, żeby nie dotykać rośliny, na której nam zależy. I ja Wam pokażę, jak ja to robię. Biorę grubą warstwę i delikatnie odsuwam od roślinki. I tak z wszystkich stron. Warstwa tutaj wynosi przynajmniej 20 cm, żeby mieć pewność, że zagłuszy te chwasty dookoła rosnące. Poza tym rozkładająca się trawa spowoduje, że będzie nawozić nam te nasze rośliny. Zobaczcie, wystarczyło kilka chwil i mamy już wyściółkowaną pięknie roślinę. Jest tutaj zostawiona przestrzeń. Na wszelki wypadek Wam tutaj dokładnie to pokażę. Także nie dotyka nam ta trawa, a przynajmniej jej gruba warstwa, bo tam jakieś pojedyncze źdźbła nie zaszkodzą. Natomiast trzeba uważać, żeby nie rozłożyć tej trawy zbyt blisko rośliny, żeby po prostu nie ta trawa nie spaliła nam, nie popaliła nam roślin. Na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.